Z wizytą do Polski przybył Enrico Marinelli, dyrektor Inspektoratu Bezpieczeństwa Publicznego przy Watykanie, przez ponad 14 lat odpowiedzialny za osobiste bezpieczeństwo Jana Pawła II podczas jego podróży oraz pobytu w górach na terenie Włoch. Podczas pobytu w Polsce odwiedził Jasną Górę. Ja od dłuższego czasu chciałem przyjechać do Polski. Nella terra di origine tanto amata dal Papa Giovanni Paolo II. Do ziemi rodzinnej ukochanego papieża Jana Pawła II. Czuję się szczególnie pogodny i szczęśliwy, że mogłem przybyć do tego wspaniałego kościoła, gdzie jest eksponowany ten obraz Matki Boskiej. Przychodzi mi do głowy, jak wielokrotnie papież prosił ją o łaski i je natychmiast otrzymywał. Jestem tutaj w Polsce również po to, żeby prezentować książkę, którą napisałem jako moje świadectwo, świadectwo miłości, afektu, sympatii do papieża, ukochanego przez nas wszystkich i przeze mnie, który w taki dosyć sympatyczny sposób nazywał mnie swoim generałem. Przywożę tę książkę, która jest świadectwem mojej 15-letniej służby u boku papieża, służby, która była obowiązkiem, ale również wielką radością wykonywana przeze mnie w duchu wiary. Papież wzmocnił moją wiarę, moje przeżywanie chrześcijaństwa, właśnie przestrzeganie tych walorów, które wszyscy wyznajemy.